Ta szczególna liturgia mszy Wieczerzy Pańskiej ma swój własny moment pokutny, który będzie dopiero po homilii. I to jest tak zwane mandatum, moment obmycia nóg. Więc dzisiaj ten moment pokutny będzie momentem odpowiedzi na słowo. Najpierw przyjmiemy słowo Boga. Daj Boże, żeby nas skłoniło do faktycznej zmiany myślenia, do nawrócenia i do zmiany działania. A teraz wejdźmy już w ten święty czas z wielkim dziękczynieniem wobec Pana za to, że nam ten czas daje. Chcę wam powiedzieć, że przepięknie wyglądacie w tej katedrze. I trzeba dziękować Bogu za to, że po 2 latach takiej liturgii pełnej ograniczeń, które wynikały z epidemii, wreszcie możemy przeżywać Triduum razem, gromadząc się, ciesząc się też swoją wspólnotą. Więc za to wszystko niech Pan będzie błogosławiony, że możemy być razem bezpiecznie i wychwalmy Go teraz tym hymnem pochwalnym, jakim jest hymn Chwała na Wysokości Bogu, właśnie za to, że dał nam doczekać tego wyjątkowego czasu, w którym nas wzywa do przejścia od śmierci do życia, od nocy do światła, od grzechu do wolności. Wychwalajmy Pana.